jestem pastorem tego kościoła, Jacek Wider jestem, Polak jestem, tylko moja żona z Angielka także wyszło. Poza tym jesteśmy Kościołem Chrystusa dla wszystkich, kochamy ludzi. Czasami musimy się trochę zmusić, żeby modlić za tych ludzi, ale cieszymy się, że jesteś tutaj i mam nadzieję, że poznasz więcej osób niż tylko tą osobę, która cię przeprowadziła. Czy już zdecydowałaś, że już więcej osób nie przyjdziesz? Tylko, że nie mogłaś wyjść z lewej czy z prawej, bo ludzie się zmuszowali i tak się trudno będzie być. Kochani, 25 chyba, to jest 24, 25. Nie wiem, nie pamiętam, kiedy jest niedziela na nas. 25. Chcę was poinformować, że każdego miesiąca, w ostatnią niedzielę miesiąca, jest spotkanie, jest nabożeństwo, ale to będzie inne nabożeństwo niż to będzie insza inszość. Na czym to będzie polegać? Nie będzie kazania nudnego, ale to wy będziecie kazaniem. Będą zawsze trzy osoby, które złożą świadectwo, ale to nie będzie świadectwo, tylko to będzie świadectwo, które napiszesz, przyślesz do mnie, dasz mi, żebyśmy mogli zobaczyć, żeby nie była mowa o różnych rzeczach zbędnych. I złożysz to świadectwo, ponieważ wszyscy inni przyprowadzą swoich znajomych, swoich przyjaciół, swoich nieprzyjaciół, swoich wrogów, swoich, rozumiesz, bliskich i dalekich, ludzi, którzy są w szkole, w pracy, gdziekolwiek, ażeby usłyszeli, co Pan Jezus uczynił w życiu ważne. I na koniec będzie 10 minut słowa wzywającego do modlitwy, nawrócenia, modlitwy o chorych czy o dane potrzeby. Także w każdą niedzielę, w tą ostatnią niedzielę, to jest 24, będzie kilka świadectw i słowem służy również Krzysiu Dziewiecki na sam koniec, on będzie też również składał świadectwo. Ale zachęcam was, żebyście wiedzieli o tym, że to nie, i będzie oczywiście agape, czyli ciastka, kawa i herbata, żeby była to możliwość przyjścia nowych osób, które będą mogły usłyszeć świadectwo, które jest niepodważalne. Wiecie, że ktoś może powiedzieć tak, no tak, człowieku, ale Biblię, kto to napisał Biblię, coś tam wymyślą innego, ale świadectwo to jest coś, czego nie jesteś w stanie komukolwiek zabrać. Świadectwo twojego nawrócenia. Także jeśli jesteś członkiem tego kościoła, to bądź przygotowany, że na 100% przywiozę cię nawet z domu, żeby cię postawić tutaj, żebyś mógł złożyć świadectwo swojego nawrócenia, co Pan Jezus uczynił w twoim życiu. Tak a propos jeszcze, wszyscy, którzy się nawracają, oddają życie Jezusowi, są chrzczeni w wodzie. I chciałbym wam powiedzieć, że w piątek rano, o godzinie 11, ochrzciliśmy pewną osobę. Akurat mamy to na rzutniku, nie wiem, czy Mateusz to znajdzie, ale mniejsza z tym. Jest z nami siostra Margo i osobiście ją chrzciłem razem z Wendy w domu. Także jeśli nie znacie, siostra Margo jest akurat w tyle. Ona jest Meksykanką, która mieszka i pracuje w Polsce. I została ochrzczona w wodzie. Także jej mąż mówił, po co w tym wieku dawać się ochrzcić? No przecież to chyba w porządku było jak za niemowlaka. Ale ktoś, kto czyta Boże Słowo, wie doskonale, że chrzest w wodzie oznacza chrzest w wodzie. To nie oznacza być pokropionym, znaczy być zanurzonym w wodzie. I to nie tylko dlatego, bo rodzice chcieli albo mnie zmusili, ale dlatego, że tak Pismo powiada. Halo? Tak Pismo powiada. Ja nie wierzę tak, moja babcia mi powiadała, czy moja mama, tylko tak, jak Pismo powiada. I powiem wam, dzięki temu przynajmniej wiem, że to jest, ponieważ tak jest napisane. Ktokolwiek uwierzy i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie. Ktokolwiek uwierzy, czyli musi mieć co najmniej 11 lat, czy tam przynajmniej w tym wieku, żeby uwierzył w Jezusa, żeby wiedział, że jego grzechy prowadzą go do piekła i że Jezus jest Mesjaszem, który jego imię powoduje to, że wyciąga go z tej drogi, w której jest. I daje się ochrzcić na znak tego, że wierzy w Jezusa Chrystusa. I zmartwychwstaje do nowego życia.
Także siostra Margo jest nowym stworzeniem, ochrzczona w wodzie. No, w piątek ochrzczona została siostra Margo, także to nie jest czas na jakieś make-upy i inne rzeczy, to jest normalnie bycie, no widzicie? Jakby ktoś to patrzył, to myślał, że morduje. Mateusz robi kawał dobrej roboty, nie wiem, czy założyliście. Dobrze. Chcę się wymówić na temat wolności w imieniu Jezusa. Zauważyłem, że wielu ludzi przychodzi do Kościoła, ma ciężki czas, żeby zrozumieć, że to oni mają być częścią Kościoła. I wielu boryka się z tym, że co ten Jezus tak naprawdę zrobił? Po co my mówimy? Po co my tyle tego śpiewamy? Tam jakieś jeszcze inne rzeczy, takie i owakie. Ale chciałbym po prostu zwrócić uwagę, że kiedy zrozumiesz, że możesz być wolny w imieniu Jezusa, twoje życie może ulec drastycznej zmianie. Dlatego chciałbym mówić na temat duchowej wolności, jak i również wolności od przekleństwa choroby, jak i również na temat wolności od przekleństwa złamanego serca i wolności od umysłowego przekleństwa zamartwiania się. Nie wiem, czy odnalazłeś się już w jednej z tych wolności, o której mówiłem, ale chciałbym powiedzieć na temat właśnie duchowej wolności, która jest tak bardzo konieczna naszego życia. W pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, 9 wersecie jest napisane: jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od kilku nieprawości. Nie macie szansy już teraz nie czytać Biblii. Ja już wszystko robię, żeby było, że... Za szybko, pastorze, za szybko. Później za wolno. Albo nie słyszałeś. To już teraz musisz być, nie wiem, niewidomy, głuchy i jeszcze mieć szyję tak wykręconą, że nie widzisz rzutnika. Także, jeśli wyznamy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Uwolni nas po prostu z poczucia fałszywej winy i potępienia. Powiem Tobie, że zachęcam Cię, żebyś ten werset zaczął nad nim myśleć. Co się stało rzeczywiście w Twoim życiu, kiedy oddałeś to życie Jezusowi? Jest napisane, że jeśli wyznasz te swoje grzechy, te wszystkie brudy swoje, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy i On odpuści Ci te grzechy. Co znaczy odpuści? Znaczy po prostu, że będziesz wolny. Amen. Ja... Cztery amen na wszystkich innych, to znaczy, że reszta jest tak powiązana, że nie wiedzą w ogóle, o czym ja mówię. Wielu ludzi czyta Boże Słowo w ten sposób. Aleluja, zrobiłem swoją porcję na dzień dzisiejszy. Ale tu nie o to Bogu chodzi. Chodzi o to, żeby to słowo nie było tylko tutaj, ale żeby nie wiem, co to ostatnio mówił, żeby poszło do pięt, wróciło z powrotem i nie do głowy, ale w sercu zostało. Proszę? Szermanowe są, aleluja, widzisz, pokiś babuguje, to dobre rzeczy. Żeby to zostało tutaj. I ponieważ kiedy wyznamy nasze grzechy Panu, On jest sprawiedliwy, wierny, odpuści nam te rzeczy i powie Wam jedną rzecz. I jesteśmy wolni. Amen. Niektórzy ludzie muszą chodzić do wielu lekarzy, ażeby mieć wolny umysł. Powiem Wam, że wspaniałą rzeczą jest być właśnie wolny w tym duchu, w tej sferze, że diabeł nie musi Ciebie po prostu, wiesz, wpędzać w depresję, czy w zamieszanie, czy w frustrację, ponieważ wszystko zostało to złamane w imieniu Jezusa. Ten krzyż to nie jest po prostu obraz, jakby powiedzieć, jakiś, nie wiem, wystrój domu kolejarza. Halo? Dla mnie krzyż, czy on jest tutaj, czy jest gdzie indziej, on nie ma takiego znaczenia jak to, że on jest tutaj. Bo my możemy mieć krzyżyki i na uszach, i na piersiach, i na wszędzie, i one nic dla nas nie znaczą. Ale na tym krzyżu dokonało się coś strasznego. Nasza wolność tam była wykupiona.
Dlatego zachęcam wszystkich, medytujcie nad tym, okej, nie lubicie tego słowa, rozmyślajcie nad tym, co Pan dla mnie uczynił. Wiecie dlaczego? Ponieważ tak jak myślicie, tym taką osobą jesteście. Ja na ostatniej grupie domowej zadałem pytanie. Powiedz trzy dobre rzeczy o sobie. No, uważam, że nie powiem nic wbrew sytuacji, która była, ale byli wszyscy zakłopotani, żeby wymienić trzy dobre cechy charakteru, które mają w sobie jako chrześcijanie. O wiele łatwiej jest nam znaleźć wszystkie błędy. Ale powiem Wam, musimy myśleć na tym, jak Pan nas widzi. Jesteśmy wolni. On nas zmienił. Pracujmy teraz w tym kierunku, ażebyśmy naprawdę byli wolni w tym duchu. Także Jezus uwolnił nas z potępienia i winy. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w 1 wersecie jest napisane: przeto teraz nie ma, uwaga, kilku potępień dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Przeto teraz nie ma żadnego. Czy możesz powiedzieć swojego sąsiada żadnego i do tej osoby, która przyszła po raz pierwszy? Żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. I to jest powód do radości. Nie musimy być religijny. Halleluja. Panie, dzięki Ci. Człowieku, wolny jesteś. Nie ma potępienia, jeżeli diabeł przychodził do Ciebie i cały czas Ci przyprowadzał przez Twoje włosy, rozumiesz, miał też projektor, tak jak my, za kupę pieniędzy i mówi tak: co masz teraz? To jesteś Ty. I ty: nie, normalnie, ja nie pasuję tego towarzystwa. Ja jestem, wiesz, straszny, ja jestem grzeszny, ja jestem taki owaki. Pewnego razu ktoś mnie zapytał, powiedział do mnie, jest ta osoba na sali, nie będę wskazywał palcami, ale powiedział mi: ja nie pasuję do tego towarzystwa. A ja powiedziałem: człowieku, czy ty wiesz, kim jest Kościół? Kościół to jest banda grzeszników, unieudaczników, chorych ludzi, którzy przyszli ze swoimi problemami do Króla Jezusa, do lekarza, do Zbawiciela, do tego, który potrafi rozwiązać wszelkie problemy, i przyszli i powiedzieli: Panie, pomóż nam, bo my jako ta banda nie potrafimy nic uczynić. Amen. Wiecie, co On zrobił? I On nas uratował. Amen. I teraz przez lata uczymy się, jak być razem, jak chodzić dobrze, jak chodzić po tych drogach, których On dał nam, jak dzisiaj Radek zresztą mówił. To jest Kościół. Jeżeli jesteś obrażony, czujesz się, no wybacz mi, ten Kościół był doskonały do momentu, kiedy tutaj przyszedłeś. W momencie, kiedy przyszedłeś przez te drzwi, już nie jesteśmy doskonali. Powiem Wam jeszcze jedną tajemnicę. W momencie, kiedy ja tutaj wszedłem, ten Kościół już był niedoskonały. Ktoś tak mi powiedział, nie będę mówił kto, ale powiedział, że winien przyjmuje grzeszników na liderów. Ja powiedziałam: no wybacz mi, ale ja nikogo innego nie mam, ja mam sami grzeszników. Halo? Ale czy wy to pojmujecie? My wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale przez łaskę Pana Jezusa jesteśmy uratowani od tego wszystkiego. I nawet kiedy upadamy w naszych uczynkach, myślach, to Pan nas podnosi, ponieważ wie, że jesteśmy ofiarami skończonymi i bez Niego sobie rady dać nie możemy. I mówi: nie potraficie żyć w wolności, bo całe życie byliście związani, więc ja Wam będę pomagał mieć tą duchową wolność. Dlatego mówi: gadać, mówić do mnie. I kiedy mówi, kiedy wyznacie ustami, kiedy będziecie mówić o tych swoich rzeczach, ja Wam wybaczę te rzeczy. Nie przestawaj gadać. O czym gadasz? O głupotach gadasz. Gadaj do odpowiedniej osoby. Przecież teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Powiem Wam, że kiedy ja ten werset kiedyś przeczytałem, to myślałem, że mnie rozerwie z radości. Dlaczego? Bo ja byłem grzesznik. No byłem, może Ty byłeś mniejszy grzesznik ode mnie, a może byłeś lepszy, nie miałem się nastartować. Grzech jest grzech. Ale nagle nie mam potępienia. Że diabeł przychodzi, a myślę, że nie przychodzi. O, to idę na nie przychodził. Człowieku, częściej niż do Ciebie. Ja w końcu sprawdziłem, czy w swoim domu nie ma zameldowanego, bo rozumiesz. To ja tak nie mam. Kochani, gdy oddaliśmy nasze życie Jezusowi, diabeł będzie zawsze chciał nas sparaliżować poprzez powiedzenie nam, że tak naprawdę nie jesteśmy zbawieni.
Nie wiem, czy ktoś z was miał takie ataki po tym, jak oddaliście życie Jezusowi, staliście ochrzczeni wodzie. Jeśli miałeś takie ataki, czy możesz podnieść swoją prawą rękę na wysokość oka? Okej, okay. Ci, którzy nie mieli tych ataków, czy możecie podnieść swoje ręce? To wy jesteście bardzo ciekawi. Halleluja, Panie, co ja mówię, taki nawiedzony jest zawsze w życiu. Powiem wam, że będziesz miał ataki, będziesz wątpił. Ponieważ On jest zainteresowany tobą, żebyś ty właśnie zwątpił. Żebyś z powrotem wrócił do swojej niewoli. Dlatego tak wielu ludzi jest religijnych, ponieważ im jest dobrze przyjść, odsiedzieć, pójść do domu, człowieku dać na tacę 2 złote, poszli do domu, jaki są 45 minut, a nie jak my, już jesteśmy tutaj 2 godziny. Niektórzy już 3 godziny, niektórzy jeszcze jechali i już modlili się po drodze. Ale wspaniałą rzeczą dla nas jest to, że Bóg powiedział, On jest kłamcą. I nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jeżeli jesteś w Chrystusie Jezusie, to nie masz potępienia. Jeśli nie jesteś, to się wcale nie dziwię, że masz. Także jest wielka różnica między Bożym przekonaniem nas o grzechu, a potężnym po prostu potępieniem nieprzyjaciela nas o grzechu. Kiedy Bóg nas przekonuje, to nas przekonuje, abyśmy z tego wyszli. Kiedy diabeł nas prześladuje w ten sposób, to chce nas zniszczyć, żebyśmy w ogóle wiary nie mieli, a nawet samobójstwo popełnili. Nie wiem, czy zdążyliście to, kiedy Piotr się nawrócił, a kiedy żałował za swoje grzechy Judasz. Wiecie, komuś ostatnio mówię, czemu ludzie Judasz nie dają na imię swoim dzieciom? Judaszku, chodź! Judaszku, zbierz kolektę! Ciekawe, kto z nas by dał. Kiedy Judasz żałował, poszedł się powiesił. Było to diabelskie potępienie dla niego za to, co zrobił. Kiedy Piotr się zaparł Jezusa, żałował za to, ponieważ Bóg go przekonał o grzechu, pokutował. I kiedy pewnego dnia przyszedł ten dzień, 3000 ludzi oddało się Jezusowi, ponieważ Piotr był przekonany i w końcu wiedział, że Pan mu wybaczył te rzeczy. Ponieważ kiedy Maria przyszła do grobu Jezusa, Jezus powiedział, idź do uczniów i do Piotra i powiedz im, że żyje. Piotr miał ciężki czas. Także jest inaczej być przekonanym o grzechu przez Pana, a inaczej być przez diabła. Chciałbym powiedzieć o zamieszaniu w naszym życiu, że nie jest ono od Boga. Niektórzy ludzie mówią, wiesz co, człowieku, ja mam takie zamieszanie, Bóg robi taki bigot w moim życiu, że ja już nie wiem w ogóle, o co chodzi. W 1 Koryntian 14 rozdziale 33 wersecie czytamy, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Bóg jest Bogiem porządku. Powiedz swego sąsiada, Bóg jest Bogiem porządku. A teraz odwróć się w drugą stronę, powiedz, dlatego masz mieć porządek w swoim życiu. Bóg nie robi zamieszania, On po prostu daje nam, żebyśmy mogli wszystko dobrze zrozumieć. Dał nam wszystkie możliwości, księgę, która nazywa się Biblia, dał nam 5 służb, apostołów, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli, dał nam Ducha Świętego, dał nam chrześcijan, dał nam tych takich ciężkich chrześcijan, którzy nam po prostu łatwiej przypadają. Dlaczego? Abyśmy wiedzieli, że mamy mieć porządek w naszym życiu. Pewnego razu, powiem wam historię, był pewien rolnik, fizyczny człowiek. I ten człowiek był atakowany myślami, że jest osobą niezbawioną. Pewnego razu wziął kołek, wziął siekierę. Nie wbijał sobie w głowę, nie. Po prostu poszedł do stodoły, wbił w środek stodoły kołek, walił w niego, walił, ukląkł, wyznał życie Jezusowi i zwrócił się do diabła. Mówi, gdziekolwiek jesteś, chcę ci powiedzieć o jednej rzeczy. Ten kołek mówi o jednym, że dzisiaj oddałem życie Jezusowi. Zostałem ochrzczony. Wszystkie moje grzechy zostały wzięte na krzyż i jestem wolny. Gdybyś nie pamiętał, to nie przychodź do mnie, przychodź do stodoły i zobacz ten kołek. Czy wiesz, co ty potrzebujesz w swoim życiu? Takiego kołka. Kołku. Wendy przygotowuje tak zwany
papier dla siostry Margo, tak zwany akt zgonu. I ja myślę, że to jest potrzebne dla każdego z nas. Jeśli oddałeś życie Jezusowi, znaczy umarłeś z Jezusem w wodach chrztu i zmartwychwstałeś do nowego życia. I kiedy przyjdzie potępienie, to ty z biura tam, nie wiem, może pod nadłóżkiem, akt zgonu, taką klepsydrę, jak to się mówi, nie? Nie, nie. Tak? Bierzesz i czytasz mu. Tego i tego dnia w wodach chrztu, w wannie, w morzu, w jeziorze umarłem. Później cud. Zmartwychwstałem w imieniu Jezusa do nowego życia. Jestem wolny. Wszystkie moje grzechy zostały przebaczone i zostały pochowane. I tam jest wbite wielkim kołkiem zakaz odkopywania. Aleluja. Co ci jest potrzebne? Także możesz być wolny duchowo. Możesz powiedzieć, Panie, halleluja, jestem wolny. Ale kiedy ty jesteś taka, wiesz, taka śledziona, co myślisz? Taki ciepły, to nie wiadomo, co to w ogóle to jest. To ten przychodzi i nawtyka ci jak Bogiemu do torby. A ty musisz po prostu wiedzieć, kim ty jesteś. Ty musisz wiedzieć, co ten krzyż znaczy dla ciebie. To nie da on. Ktoś jest, o w tym, tu nie ma w tym kościele krzyża, ja od stąd odchodzę. Człowieku! A gdybyśmy nigdy drewna nie mieli, mieszkali na pustyni, nie ma drewna, z czego byś ten krzyż zrobił? Z piasku byś sobie tak tego, nie? A gdyby znowu wiatr zdmuchnął i co znowu byś rysował? Ta świadomość tego krzyża musi być w tobie, że jesteś wolny. Pamiętaj, będziesz inaczej żył. Twoje dzieci będą widzieć, ty, mój mama i moja tata, oni wierzyć. Ja chcę być taka jak ona. A nie, że patrzy dziecko na rodzica i tak, do chrześcijaństwa, się kłócą cały czas, nic nie wierzą, a kto coś wierzy, to tam wiele zaprzeczają. Powiem wam, kochani, mamy projektor, nie wiem, czy zauważyliście. Nie wiem, czy wiecie, ile to ma mnie kosztować. A to jest w ogóle cud, że tu jesteście jeszcze. Harry Potter. Film. Został nakręcony. Dzieciaki godzinami wyczekują, żeby zobaczyć projekcję Harry'ego Pottera. Oni czym innym nie marzą, jak po prostu wyjść nagle. Kopa się do mądu. Jest diabeł go zżarł, zniszczył. Ciała. Teraz oni będą się uczyć lepiej niż ktokolwiek inny. Wszystkie Coca-Cola i inne rzeczy teraz będą Pottera sprzedawać. A my chrześcijanie? My na 100 osób to 5 może się pomodli. 95 będzie narzekać. A gdyby chciał się ewangelizować, no to człowieku, przecież my świadkami Jehowy nie jesteśmy. A poza tym, to wiesz, to moje wyznanie wiary to jest taka osobista rzecz, ja i Pan. Przecież ja nie muszę nikomu wciskać mojej wiary na siłę. Rozumiesz? To jest taka intymna relacja. Ciekawe, że diabeł ma lepszą relację z ludźmi niż my. On potrafi sprzedać tak swój towar, że dzieciaki na całym świecie 200 milionów, czy tam ile? W 40 językach przetłumaczona jest książka w tempie słuchajcie, błyskawicznym, w każdym sklepie, w każdym wszystkim, jak ciepłe bułeczki. A my musimy się pomodlić najpierw. Pan mi tego jeszcze nie powiedział i chyba mi tego nie powie. Kochani, czas Kościoła pasywnego minął. Nastał czas tak zwanego Kościoła agresywnego. My się już nie mamy czego bać. My wiemy, w co wierzymy. To jest dobre. To jest dobre dla ciebie, dla twojego męża, dla twoich dzieci. Bo jeśli to jest niedobre, to my jesteśmy bandą tutaj głupków, którzy nie wiedzą, co w ogóle tutaj robią w tej sali.
to my zabieramy tym Oriflame'owi i tym rybkom miejsce tutaj, bo oni by mogli wystawy robić reginów na tej scenie. Ale tak naprawdę to my mamy coś, co jest wieczne. I od pokolenia, z pokolenia w pokolenie ludzie nauczają tych rzeczy. Powiem wam, zacznijcie modlić się, powiedzieć, Panie, jestem wolny. Chciałbym powiedzieć komuś innemu o tej wolności. To jest wspaniała rzecz. No i teraz, jakbyśmy wzięli amen, gdzie co, umówmy się, następnym razem będę wyświetlał, powiedz amen. Ja będę się czuł o wiele lepiej, a może i wam to da jakiś po prostu, wiesz, model do naśladowania. Klakierzy, teraz klaskać proszę. Przestać ciszę. Wszyscy się śmieją. Tak, show. Wolność od przekleństwa, jeśli chodzi o choroby. To jest po prostu następna dziedzina, w której jesteśmy uwolnieni. Wolni od chorób. Także fizyczne uzdrowienie czasami jest kontrowersyjne, jeśli chodzi o ciało Chrystusa, ponieważ Biblia podaje na różne aspekty tego akurat tej wolności. I wielu ludzi mówi tak, wiesz, no ja wierzę, że to było kiedyś za pierwszych apostołów, tam były cuda i Jezus zdrawiał, żeby po prostu zrobić reklamę dla Kościoła, ale jak już został ustabilizowany ten Kościół, w tym momencie już jest cuda niepotrzebne. Ciekawe, że nie byłem uzdrowiony. Taki się chyba duch się przybłąkał z tych 20 wieków i tak przyszedł. Czy ktoś na tej sali był uzdrowiony w imieniu Jezusa? Czy mogłabyś tak zobaczyć jeszcze raz na te ręce, które tutaj są? Wiesz, wybacz mi, jesteś po raz pierwszy, ale tak, chcę rzucić o to. Okay? Proszę, czy to w moim imieniu? Nie, to w imieniu Jezusa, tak? To jest nawet osoba, która prawie zmartwychwstała. Zgadza się? Nie ma chyba go dzisiaj z nami. No, ale żyje jeszcze. Ale zmartwychwstał. W imieniu Jezusa. I kochani, w Ewangelii Mateusza, 8 rozdziale, 16 wersecie czytamy: a gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Także jak zawsze, Jezus zawsze uzdrawiał ludzi. I chrześcijanie, ci, którzy zostali ochrzczeni Duchem Świętym, nie po to, żeby mówić innymi językami, jak jest napisane w Dziejach Apostolskich 1:8, ale otrzymać moc Ducha Świętego, nie po to, ażeby rzucać przekleństwa, jak tu Harry Potter naucza. Ale zwróćcie uwagę, że mogliście powiedzieć tak, słuchaj, że Jezus, nie Harry Potter, ale Jezus naucza, że możesz mieć moc Ducha Świętego. I nie musisz przekleństwami rzucać, ale możesz błogosławieństwo rzucać. Możesz modlić się o chorych, a oni uzdrowieją. Amen. Gdyby te dzieci zrozumiały, co mają w swoich rękach i sercach, to by mogły rewolucję w szkołach robić. Ale nie są uświadomione, ponieważ rodzice, no nie wy, bo wy jesteście najlepsi, w tych innych kościołach nie robią tego, dlatego ta dziura tutaj jest wypełniona czymś innym. Sensacją. Dzieje apostolskie to jest księga sensacji. Zmartwychwstania, uzdrowienia, ślepi widzą. No chciałbym te rzeczy widzieć. Powiem wam, to robiła tylko garstka ludzi. A nas na całym świecie jest o wiele więcej. I ludzie mają wspaniałe świadectwa tego, jak Pan działa. Zachęcam Cię, drogi przyjacielu. Jezus wziął na siebie nasze winy i wziął nasze choroby 2000 lat temu. Mamy do czego się odnieść. Zostały napisane tysiące książek, tysiące świadectw, miliony świadectw tego, że Jezus wziął nasze choroby na krzyż, że jesteśmy wolni. Że kiedy przychodzisz, możesz powiedzieć tak, Panie, ja wiem, że Ty zostałeś ukrzyżowany za mnie. Ty wziąłeś moje grzechy, wszystkie moje ułomności, ażebym ja był wolny. Prawdziwie był wolny. I powiedział Jezus, jeżeli poznacie prawdę, prawda was swobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Sześć amen na wszystkich. Reszta jeszcze nie znalazła tego w Biblii, a tego wersetu nie ma na projektorze. Także
Również jest napisane w Izajaszu w 53 rozdziale, w całym rozdziale na ten dom, żeby przeczytać, co jest uczynione na krzyżu. I ta rzecz była powiadomiona 700 lat zanim Jezus przyszedł na ziemię. Także już widać, że Izajasz wybiegł w przyszłość. Halo! Nie Harry Potter, ale Izajasz miał objawienie Ducha Świętego, że 700 lat potem na krzyżu, na czymkolwiek, jeszcze krzyża nie znali wówczas, będzie ukrzyżowany człowiek, Mesjasz. Ta książka jest bestsellerem. Jak sprzedasz to swojemu dziecku? Widać. Leży. To jest bestseller. Harry'ego Pottera 4 razy czytają dzieciaki w ciągu miesiąca. Biblia. Kup z obrazkami. Zacznij mówić, jak to wyglądało. Pokaż im rzeczywiście Boga żywego, a nie martwego. Wstechłego. 1 Piotra 2,24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce pochorowały nas. Co? Uleczyły was. Możesz stać, być Panie, Twoimi sińcami jestem uzdrowiony. Zacznij wyznawać rzeczy, zacznij wierzyć w to, co Bóg mówi. Zobaczcie, co te dzieciaki wierzą. Stoją 4 godziny przed drzwiami i nagle drzwi nie mogą, bo zaklęcie zapomnieli. Oni w to wierzą całym swoim sercem. Ale żeby chrześcijanin 4 godziny spędził i pomodlił się, to by był ewenement. Halo? Ja wiem, że mnie nie kochacie, że ja długo wjeżdżam do Kalisza. Pomyśl, cóż za obietnice, cóż za rzeczy Pan nam da. Następnie niektórzy nie są pewni, czy Bóg rzeczywiście uzdrawia fizycznie. Mają wątpliwości, mają zamieszanie, a ja nie jestem pewien, czy to rzeczywiście jest. A może to wiesz, wy to jakiś szamanie, nie wiem, to tylko charyzmatycy, jakiś chorzy, co to za odłam chrześcijański, w co wierzy. No halo, czy Jezus uzdrawia? Jeśli uzdrawia, ja się nie, słuchajcie, nie nazywajcie mnie od dnia dzisiejszego chrześcijaninem. Błagam was. Bo w tym kraju każdy się nazywa chrześcijaninem. Nazywajcie mnie albo siebie uczniem Jezusa. A to jest totalna różnica. Chrześcijanin w dzisiejszym zrozumieniu, a uczeń Jezusa. Sami biskupi rzymscy mówią, rzymskokatolicy mówią, że 80% to są nieświadomi heretycy. Jeśli chodzi o rzymskich katolików. Nie wiedzą w ogóle, w co wierzą. Kiedy masz jakieś symptomy swojej choroby, oczywiście zaczynasz wierzyć, ponieważ ciało ci dyktuje, że jesteś chory. Ale zacznij spróbować chociaż raz. Panie, będę stał na Twoim słowie i będę wyznawał, że Twoimi ranami jestem uzdrowiony. Powiem Tobie, że o wiele szybciej będziesz zdrowiał. Nawet jeśli tabletki weźmiesz, rozumiesz, to będziesz szybciej zdrowiał. Ja to mówię ze swojego świadectwa, ze swojego życia. Zacznij ufać Panu. My jesteśmy tacy szybcy i skorzy do wierzenia w symptomy, w okoliczności. Nie żyjemy z tego, co jest w nas, ale żyjemy z tego, co jest wokół nas. A tu jest skarb. Tu jest nasza siła. W naszym w nas. Ten, który mieszka w nas, jest silniejszy niż ten, który jest na zewnątrz, na tym świecie. Amen. Czy jesteśmy świadomi, kto mieszka w nas? Pamiętacie tą historię o tych małpach, które mówiłem, że ludzie zamieniają się w małpy i migają po drzewach? Kto mieszka w nas? Jezus. Bądź podobny do tego ducha, który jest w tobie. Czy ty widzisz, jaka chrześcijaństwo to jest duchowa rzecz? To nie chodzi o magię. To my normalka, duchy, aniołowie, inne rzeczy, demony, to wszystko jest w Biblii. Ale jeszcze może być opanowany przez ducha Bożego, a nie Harry'ego Pottera. Bóg chce, żebyśmy wykorzystali ten dar do bycia zdrowymi. Chcę, żebyśmy byli zdrowi. Dał nam Biblię. Jest napisane, nie jedz tyle. Jest napisane dieta. MŻ. Nie, ŻM. Źry nie. Niektórzy nie jedzą, niektórzy źrą. Ale ja mówię. Ja też tak się zdarzyło, tak dli
delikatnie jadłem więcej. To tak, tacy gościnni jesteście. Panie, bo oni mnie zapraszali, ale takie były dobre gotowania, że wiesz, jak i na przykład poszedłem do Wiśniewski, to no jak ja mogłem się pohamować przed tymi sałatkami z tymi rybkami tam czymkolwiek. Lila jak ładnie wygląda, a ja? Jedz mniej, będziesz zdrowy. Idź do swojego lekarza po uzdrowienie. Idź do niego. Kiedy jesteś chory, Panie, przychodzę do Ciebie, modlę się o uzdrowienie. Zachie zachorował, co zrobiliśmy? Wzięliśmy olej, namaściliśmy jego względy i modliliśmy się o niego. Lekarze nie są diabłami, oni są ku pomocy. Ale chyba dobrze jest pójść do Pana Jezusa najpierw. Poprosić o to. Powiem Wam, że my cudów takich nie musimy oglądać, bo mamy lekarzy. Ale gdy jesteś na przykład jakiś, nie wiem, Syberia, gdzieś Indie, Chiny, coś, tam gdzie nie ma lekarzy pod ręką, tam potrzebne są cuda. Ale my oczywiście możemy też dbać o siebie, Przemek, nie? Kurtkę założyć, czapkę, a nie wiesz. Macio, minus dwa i szuron na klatce piersiowej. Kochani, Bóg uwolnił nas i uzdrowił nas. W Psalmie 103, w drugim wersecie czytamy: Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Gdybyś wziął te rzeczy swojego serca, zapisał, powiedział: Panie, będę stał na tych wersetach, Ty mnie leczysz, Ty wziąłeś swoje moje winy. Jestem wolny duchowo, jestem wolny od chorób. Jestem człowiekiem, który został uwolniony. Ale my tego nie lubimy. My nie lubimy czytać. My lubimy tak. Nie. To jest woda, ale wybawasz sobie, to jest krew. My to typu wampiry. Pod krzyż. O, dzięki. I przykrywamy się teraz krwią. Magia. Krwią Jezusa. Chlas. A po co ja myślę? Po co mam widzieć, co jest napisane? To ja wolę się popluskać w tym, bo to... Puszczmy. Demony. Kochani, to wszystko jest symbolem. Abyśmy zrozumieli, że co Pan uczynił na krzyżu? Że w tej krwi jest życie. To nie jest element magiczny, żeby nas przykryć, pokropić, ale to jest element, żebyśmy zrozumieli, że w tej krwi jest nowe życie! Amen. Nowy tlen! I ta krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, że jesteśmy bielsi niż śnieg. Amen. To musi być w Twoim sercu, a nie w Twojej regułce przykrywania się. Krwią. Czasami w chrześcijaństwie jest tyle magii, czarnej magii, że aż strach. Dlaczego chrześcijanie są czasami chorzy? I co powinniśmy zrobić? Wierzę z całego serca, że nadal powinniśmy się uczyć, co Pan nam obiecał, jakie obietnice Pan nam dał, jakie jest, po prostu pozostawił nam obietnice. Nie powinniśmy po prostu żyć przez doświadczenia, ani przez symptomy, ale uwaga, ale przez wiarę w Boga powinniśmy żyć. To, co powiedział w swoim słowie, tym powinniśmy żyć. Na to powinniśmy powiedzieć amen. Czyli tak jest, to jest prawda, zgadzam się, jestem całkowicie z tym, że powinienem żyć przez Boże Słowo. Jeśli jesteśmy chorzy, powinniśmy przywołać po prostu starszych zboru i żeby modlili się za nas i namaścili nas olejem. Pytanie, a czy wiesz, kto jest starszym zboru tych ludzi? Czy wiesz, kto to jest? Tą osobą, czy tymi osobami, które zarządzają? Czy ty wiesz, w którym kościele jesteś? Czy jesteś ty po prostu takim... A w tą niedzielę jestem tutaj. A w tamtym jestem tam. Tu będę tutaj. Tak zwani śmieciarze. Korzenie mają trochę ziemi i łażą po całym mieście, po chodnikach, rozumiesz, z korzeniami, brudzą wszędzie i później wołają po Rechmana, żeby pozamiatał bez brudu. Ale ci ludzie powinni wiedzieć, że jak są chorzy, powinni wezwać telefonem: pastorze, bracie, taki i taki, przyjęcie, jestem chory, po prostu wszystko było, modlitwy, już nie, siły nawet nie mam, przyjęcie, żeby po prostu wyznał Pan swoje grzechy wreszcie. My bierzemy baniak oliwy,
samochód, jedziemy, wysłuchamy go, oblejemy go, a nie tam jakiś makijaż. Nie, nie. A żeby zdrowy był. Ale musisz wiedzieć, że to jest starszy. Musisz wiedzieć, w jakim kościele jesteś. A wielu chrześcijan jest nomadami chodzącymi, zmieniającymi namioty co tydzień. Jakuba, 5 rozdział, 14 werset. Nie, to oczywiście możesz powiedzieć, to tylko tak ty dobrze myśliłeś, tak? Nie. Człowiek to między wami. Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nimi, nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Czy wy to widzicie, jaka to jest magia? Powierz zaklęcie swoich grzechów. I Pan, ten stwórca wszystkich duchów, uwolni cię od tego. Rzucą olej. No to zacznij te dzieciaki Biblią faszerować niż Harry Potterem. No wiem, że już macie Harry Pottera tyle, że jak wrócicie do domu, to wreszcie go wyrzucicie. I tak powinno być. Tylko, że w niedzielę przynieść, to i spalimy ognisko, zrobimy ognisko z tego dziadostwa całego. Ale ja wydałem pieniądze. No i po co byś wydał? Tam cała księgarnia leży. Dobry książek. Następnie wolność od przekleństwa złamanego serca. W Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, w 18 wersecie, powinniście ten werset zdać na pamięć. Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. To powiedział Jezus. Zacznij myśleć nad tym wersetem. Zacznij rozmyślać, mówić, Panie, czyż to Ty nie powołałeś mnie do mojej rodziny, ażeby ja mógł zanieść im uwolnienie, tą światłość? Jezus powiedział, ja jestem światłością, ale ja odchodzę. Teraz Wy jesteście światłością. Idźcie do tej ciemności i ukażcie im moją jasność, moją chwałę. Mnie. Bóg chce nas uzdrowić również emocjonalnie. Powiem Wam, że gdy patrzę na te rzędy, te ludzi, tu są, nie chcę przesadzić, ale co druga osoba to jest chora emocjonalnie, zraniona, bolączka. Coś mi ktoś kiedyś zrobił, powiedział. Poraniony, myśli cały czas. Projektor ma non-stop włączony, cały czas go przejeżdżają. O niczym nie myśli. Znowu. O Boże, ja chyba zwariuję. Ja też. Bóg chce nas uzdrowić od tego. On uwolnił nas, uwaga, 2000 lat temu. Tylko informacja ponownie jest nam potrzebna, że nas uwolnił. To po prostu, dlatego bardzo istotną rzeczą jest, żebyśmy rozumieli, że Bóg nie tylko jest zainteresowany, żeby nas uzdrowić zewnętrznie, ale również wewnętrznie. Zacznij medytować nad tym. Zacznij wejść do księgi i powiedz, Panie, mów do mnie. Jak Ty mnie uzdrowiłeś? Pokaż mi, jak to zrobiłeś. I On Ci pokaże, On Ci wyświetli taki film, że Ty zrozumiesz, że jesteś wolny emocjonalnie również. Ja zauważyłem jedną rzecz, że kiedy ludzie stali się chrześcijanami, to przedtem to oni mieli marzenie. Kupię sobie, wiesz, tam samochód. Tego Trabanta to wylepię w gwiazdeczkę. Siedzenie puchem wyłożę takim białym. A lufelki są. Kierownicę pomaluję lakierem od paznokci. Nagle są chrześcijanami, nagle wszystko prysnęło. Przestali tańczyć z żoną, patrzą na tym, co? Grzesznicą. Dzieci mu przeszkadzają, bo on biednie czyta. Kino to od diabła. Teatr jeszcze większego diabła. Wszystko jest od diabła. Bo w ogóle nie wiem, czy on jest od Boga. Nagle przestał, wiesz, kochać, bo teraz Pana Jezusa kocha, albo ona jest tylko poświęcona Panu. Romantyzm odszedł. Przestali marzyć. A pomyśl, żeby zaczął marzyć. Panie, uwolniłeś mnie. Wow. Czy możesz marzyć, że jesteś chory? Jeśli po prostu jesteś chory emocjonalnie, zacznij marzyć. Panie, 2000 lat temu w tej książce jest napisane, że Ty poniosłeś śmierć za mnie. Czy możesz się jakoś tam wkleić w ten obraz?
że to również jest za Ciebie, to Ci pomoże. Oto jest New Age. Wiedziałem. Wiedziałem. Wizualizacja! To jest to słowo! Widzicie, co jeden naucza? Wizualizacja! Powiem Wam, że Biblia jest przysiągnięta wizualizacją. Przysiągnięta tym, żebyśmy widzieli siebie tak, jak Bóg nas widzi. Jak możesz to inaczej nazwać? No zacznij widzieć siebie inaczej, że jesteś usprawiedliwiony. Jezus zapłacił cenę. Że jesteś wolny. Uwolnij się od tego. Że jesteś zdrowy. Wziął to na siebie. Ale nie my. My to tak kubły, łańcuchy. Idziemy przez życie ciężko, bo ciężko. Koła kwadratowe, ale idziemy. Ale po co ci to? Przecież Pan Jezus się uwolnił. Ale ja już tak... My już tacy jesteśmy. My wiary nie zmienimy. My zawsze tak. Do grobu. Moja babcia tak ciągła te śmieci. Mój ojciec i ja. I mojego syna przygotowuję do tego. A wnuki na zdjęciach zobaczą. I takie jest chrześcijaństwo. Oczywiście nie my, bo wy jesteście najlepsi. Kochani, teraz są rzeczy, które będą bardzo bolesne. Musimy przebaczyć, zanim zostaniemy uzdrowieni. Marka 11 rozdział, 25 werset. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, uwaga, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Pozwolę sobie nie robić żadnego komentarza. Po co mam dokładać do tego, co już jest bardzo jasne? Jeśli nie przebaczysz, Bóg uwolni cię do cierpienia. O to jakieś herezje. Posłuchaj. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, 34 wersecie, 35, z pewnością znacie tą historię, kiedy przyszedł, wezwany stał człowiek bogaty do króla i król mu wybaczył, odpuścił mu mnóstwo pieniędzy, a ten wrócił do swojego znajomego i tak, oddaj mi te 3 złote, które wisiały, które mi byłeś winien. A on mówi tak, ale ja nic nie mam, jak ci mogę oddać, wiadomo, król. Znacie tą historię, na tę przypowieść? No przynajmniej powiedzcie amen. Znam. Jest napisane, i rozgniewał się Pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski i uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Za chwilę będziemy się modlić. Ale tu w sercu naszym musimy mieć czystkę. Powiem wam, że to jest wielkie wyzwanie. Ale Bóg mówi, czy ty widziałeś, co ja ci dałem? Jeśli to zaklęcie wprowadzisz do swojego życia, to będzie funkcjonować. Harry Potter by tak powiedział. My oczywiście mówimy, to polecenie, ta obietnica pańska. Jeśli ją zrobisz, będziesz wolny. Po co się przejmujesz? Odpuść temu człowiekowi. Daj sobie na luz, jak to młodzież mówi. Po co cię ma to zżerać? Uspokój się. Odpuść mu. Czy możesz żyć bez niego? A co by było, gdyby umarł na przykład? Niech mu zimna lekko będzie. SP, śpi w pokoju. Dobrze. Powiem wam, kochani, męczymy się sami, jeśli ktoś nas po prostu niszczy słownie. To bardzo boli. Dlatego zachęcam cię. Odpuść. Nieprzebaczenie otwiera szeroko drzwi diabłu. Powiedz swojego sąsiada. Przebacz, bo otwierasz szeroko drzwi diabłu. No jest ciszej niż zazwyczaj, tak myślałem. Nikt nie będzie mówił, bo przecież wiesz, nikt nie będzie mówił ty przebacz, skoro ty wiesz, ile masz kilogramów do przebaczenia. Ale jeszcze raz powiedz w drugą stronę teraz. Powiedziałaś jemu? Okej? Okay? To powiedz teraz jemu. Powiedz. Okay? Zróbcie to. Jeśli was mogę o to prosić.
Możemy być wolni od tego przekleństwa w imieniu Jezusa, jeśli przebaczymy osobie, która ci źle uczyniła. Kochani, możesz tego nie czuć, ale ponieważ Bóg ci przebaczył, potrzebujesz po prostu tego, ażebyś ty przebaczył tej drugiej osobie. Bądź posłuszny Bogu, nawet jeśli tego nie czujesz.